Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i od razu muszę Wam powiedzieć, że postaram się trzymać tutaj na wodzy potok słów zachwytu. I to nie będzie łatwe, bo jeśli coś mnie spotka ciekawego, ekscytującego, tutaj oczywiście mam na myśli kosmetyki, zapachy, które jakby zostały stworzone dla mnie, no to ja rzeczywiście odkąd używam, czuję, to zachwycam się każdego dnia, każdego popołudnia i każdego wieczora. Nowa marka Adria Sabioni weszła na rynek z 4 produktami. 2 z nich to pielęgnacja do twarzy i to zostawiam jeszcze na inny czas, na czas taki, który już będzie odpowiedni po testach, takich długotrwałych testach i będę Wam chciała wtedy opowiedzieć, jak te kosmetyki się sprawdzają. A dzisiaj skoncentruję się na czymś, co naprawdę wzbudza we mnie tak wiele emocji, tak pozytywnych, tak energetycznych, czyli 2 zapachy. Ale tante i sedutore. Ale tante, sedutore. Ale tante sedutore. Nie wiem, czy dobrze czytam. 2 przecudowne zapachy. Tak jak powiedziałam na początku filmu, ktoś stworzył coś z myślą o mnie. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale ja się tak utożsamiam. Ja się tak dobrze czuję z tymi zapachami, że niekiedy mi nawet brak tchu, kiedy poczuję te zapachy na sobie, to ja jestem po prostu szczęśliwa. Ale zanim jeszcze o tych zapachach, to chciałabym Wam powiedzieć, co jest w nutach zapachowych. Pierwsze, alle tante. Zapachy, nuty zapachowe głowy to gruszka, czarna porzeczka, serca jaśmin, neroli, baza, paczula, tonka i wanilia. Natomiast sedutore, nuty zapachowe głowy to czerwone jagody, wata cukrowa z odrobiną pomarańczy i jabłka, serca to nuty kwiatowe, konwalia i baza, nuty drzewne, mech, bursztyn. I początkowo kierowałam się ku ale tante. I rzeczywiście to jest taki zapach, który ja chcę czuć na sobie przez cały dzień. Choć kierowałabym go raczej na porę wieczorną, bo to jest dość ciężki zapach. To jest zapach tajemniczy, jakby pełen magii. On jest niezwykle, oba te zapachy są niezwykle intensywne. Oczywiście ja początkowo spryskiwałam się wiele razy. Nie jest to potrzebne, bo one są intensywne i bardzo trwałe. Zmieniają się z godziny na godzinę. Wieczorem to już jest w ogóle coś innego. Też pojawia się magia. One się zmieniają, tak jak większość perfum. To są wody perfumowane, więc są niezwykle trwałe. Ja je czuję, co jest rzeczywiście rzadkością, ale też czuję te zapachy otoczenie. I dawniej dopytywałam się, jak Ci się podoba zapach na mnie, żeby ktoś zbliżył się do mnie i jakby powąchał, to teraz ten zapach rozprzestrzenia się po każdym pomieszczeniu, więc rzeczywiście tutaj trzeba mniej, wystarczy dosłownie jedno pryśnięcie, żeby ten zapach był wyczuwalny. Wy będziecie go czuły bardzo mocno, a jeszcze mocniej otoczenie. I tutaj właśnie nie musiałam zadawać tego pytania, tylko jak gdzieś się pojawiłam, przechodziłam kogoś, czy byłam w jakimś pomieszczeniu dłużej, to wszyscy się mnie dopytywali, czym pachnę, co to takiego jest. To jest taki zapach, z którym się jeszcze ja nie spotkałam,
i też osoby były zaskoczone, że no, a znają się na zapachach i mają w swoich zasobach wiele perfum, to były zaskoczone tym zapachem, że go nie rozpoznawały, bo rzeczywiście to są wyjątkowe zapachy, niespotykane i no, dla mnie wyjątkowe. Naprawdę nie przesadzam. Ja jestem z tych osób, które, no, ja po prostu lubię ciężkie zapachy. I właśnie, ale tamte, kiedy spryskuje się rano, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja budząc się rano, jeszcze zanim się obudzę, jestem w takim półśnie, to ja już myślę o tym, kiedy nałożę ten zapach na siebie, kiedy ja go poczuję, kiedy ja będę mogła się nim rozkoszować. Więc ten zapach na początku jest rzeczywiście intensywny i on to jest jak błyskawica, wiecie, w czasie burzy. Ten zapach Was uderza i daje Wam taką siłę do działania, do robienia czegoś, do czujecie, że możecie zrobić wszystko, jesteście nadal kobietą, ale z taką energią, z taką siłą, z taką witalnością, co oczywiście jest u mnie ważne, żeby być, bo ja chcę być właśnie taką silną kobietą i zobaczcie, i co może zrobić zapach, ale ja chcę być, powiedzmy, taką wojowniczką, ale też chcę się czuć kobieco, ja chcę, żeby widziano we mnie kobietę i ja chcę być tą kobietą nadal, właśnie taką zmysłową, magiczną, mroczną, tajemniczą, wokół której tworzy się taka właśnie aura czegoś czegoś takiego niezdobytego, czegoś takiego właśnie czarodziejskiego, magicznego. Z godziny na godzinę ten zapach już jest mniej wyczuwalny, on jest cały czas z Wami, ale on przechodzi już w taką nutę delikatności, zwienności, nadal kobiecości, ale już nie tej walecznej, nie tej silnej, takiej, wiecie, prężącej muskuły kobiety, tylko jakby kwintesencja kobiecości. Natomiast już wieczorem ten zapach jest nadal, ale on już jest taki jakby rozmyty, rozwiany, który powoduje, że ja czuję się bardzo dobrze po tym całym dniu. Wiem, że dużo zrobiłam, nawet może nie zrobiłam aż tak wiele, ale jest we mnie coś takiego, że ten zapach spowodował, że wiele zrobiłam, że jestem z siebie zadowolona. Ja wiem, że to jest troszkę przesadzone, o czym teraz Wam opowiadam, ale rzeczywiście zapach może zmienić nasze patrzenie na to, co było w ciągu dnia, co się wydarzyło i wieczorem jesteście jakby usatysfakcjonowane z tego, co w ciągu dnia zdziałałyście. A wieczór to już jest taka nostalgia, taki relaks, takie wyciszenie, ale nadal puszystość, delikatność, dziewczęcość. No, ja słyszę tutaj zachwyty i pomruki płci męskiej. No, coś niebywałego, coś niesamowitego, oczywiście za ten zapach trzeba zapłacić. To nie jest tani zapach, to nie jest zapach, który jest fajny, lubię go, ale może sięgnę po coś innego. No nie, to jest zapach dla mnie. Ja lubię ciężkie zapachy, zresztą ten zapach kojarzy się z opium w Saint Laurent i tak wiele osób go odbierało, ale to nie jest to samo. Tutaj jest jeszcze więcej jakby kobiecości, tak? Jest to ciężkie, jest to takie lepkie, wieczorny zapach, taki ciepły, naprawdę ciepły, ale nieupalny wieczór. Latarnie, świece, wino, ciepło na skórze, powiew takiego ciepłego wiatru. Natomiast Seduttore to jest zapach też ciężki, też
niezwykle zmysłowy, ale z odrobiną takiej nuty przełamującej tę ciężkość. Chyba tu ta pomarańcza, jeszcze zobaczę, bo mam tu gdzieś zapis. Tak, pomarańczy i jabłka, czyli bardziej dzienny zapach, ale nadal nie taki kwiatowy, lekki, zwiewny. Ja zresztą nie lubię właśnie takich delikatnych zapachów. Jeśli chcę poczuć na sobie, ubrać się w ten zapach, to on musi być zdecydowany. I ja jestem też taka zdecydowana, ja jestem waleczna, ja stawiam na swoim i nie chcę poczuć na sobie czegoś takiego delikatnego, zwiewnego, wiecie, jak mgła czy tiul, coś takiego, jeszcze biały tiul. Nie, to nie dla mnie. Natomiast oczywiście jedno pryśnięcie spowoduje, że no ten zapach będzie zdecydowanie taki delikatniejszy, taki bardziej swobodny, tak? Że nie będziecie się czuć takie jakby przygniecione tym zapachem. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Ciepło, miękkość, zmysłowość, kobiecość, od razu ruchy takie się, ale rzeczywiście coś jest takiego, że kiedy rano nakładam na siebie ten zapach, to ja się prostuję, to ja jestem, mimo że jeszcze gdzieś tam resztki snu są we mnie, to w momencie, kiedy ja nakładam na siebie ten zapach, to ja się prostuję, ja jestem gotowa do tego dnia, do działania, do jakiegoś czynu, tak? Mogą to być, wiecie, zakupy, tak? Mogą to być różne działania zawodowe, ale zapach. Powiedzcie mi, czy czegoś takiego w sobie nie macie, że zapach daje wam taką siłę, energię, stawia was na nogi i gdzieś ten sen odchodzi i czujemy się po prostu gotowe do przejścia przez cały dzień. I zostając jeszcze w tym klimacie zmysłowości, tajemniczości, mroku, no, widać to na mnie. Gdzieś tam ten czarny kolor wrócił z taką zdwojoną siłą. Jak już raz założyłam coś czarnego, to później szukam w swojej garderobie właśnie ubrań w tymże kolorze. Jak widzicie, moje włosy też są troszeczkę ciemniejsze, chociaż tu wydają się na bardzo ciemne. Ja jestem świeżo po fryzjerze, to znaczy wczoraj byłam u fryzjera i wróciłam jednak do farb Vela Colestone Perfect. Nie wiem, w jakich proporcjach. Jeszcze troszeczkę pewnie te proporcje będą zmieniane, ale już wiem, że to jest 7-0 i 7-1, czyli już nie dodaję ósemki i moja fryzjerka nie dodaje ósemki, bo ja jednak chcę mieć ten odcień chłodniejszy, a ósemka powoduje, że ten odcień jest ciepły, mimo że dodaje jej się troszeczkę, tak jak wcześniej dodawałam, to jednak gdzieś tutaj te tony ciepłe mi przeszkadzały. One mogłyby być ciepłe, przechodzące, neutralne, ale z tą ósemką łamaną przez zero nie udawało się to, więc zostałyśmy przy siódemce, czyli 7 łamane przez 0, 7 łamane przez 1, czyli taki chłodny ton, ale żeby tego chłodniejszego czy bardziej neutralnego koloru było więcej, to jest jeszcze taki odcień szary 0,11 albo 0 łamane przez 11, czyli taki bardziej popiel niż kolor szary i też jakby no, tych farb jest więcej, a tam jest dodane, nie wiem, 5 ml czy 10. Jeszcze tego nie wiem. Jak już będę wiedziała, że ten kolor jest odpowiedni, że jestem z niego zadowolona, to już zostaję i robię sobie sama dalej te odrosty. Teraz jest to kolor taki bardzo, bardzo świeży. Oczywiście tutaj włosy są jaśniejsze. Gdzieś zostały takie pasma, które bardzo ładnie wyglądają, bo to są jakby takie refleksy,
posłoneczne, tak? Że to nie jest jakieś ombre, czy nie ombre, tylko jakiś balejarz, nie wiem jak to się, takie pasemeczka. Nie, to jest cały czas mój kolor, tylko że on jest jakby no troszeczkę jaśniejszy, ale ładnie ten ciemniejszy w ten jaśniejszy przechodzi. Więc dlaczego Vela, a nie Revlon? Bo Vela ma, według mnie, ja się nie znam na tym, ale to co widzę, większą pigmentację, że tutaj nie ma w ogóle takich jaśniejszych, siwych włosów. Mimo że one były zafarbowane na przykład Revlonem, to ja te siwe włosy widziałam, bo one były jakby o ton jaśniejsze. A przy Veli tego nie ma. To jest jednolity kolor i on będzie się utrzymywał. Revlon mi się spłukiwał podczas każdego mycia. Ja widziałam, że woda była z farbą, natomiast Vela nie spłukuje się. Ona może się mi spłukać po pierwszym, w czasie pierwszego mycia, tuż po farbowaniu. To mogę zobaczyć gdzieś tam na pianie delikatny kolor, ale on się tak nie zmywa i nie wypłukuje. Więc no, nastała ciemność. Podoba mi się to, powiem Wam szczerze, mi się to podoba, ale z chwilą, kiedy wyjdzie słońce, to ta czerń zostanie odstawiona. Na razie pogoda nie nastraja mnie do tego, chociaż są różne dni, że zakładam kwieciste sukienki, jest mi dobrze, no ale dzisiaj trochę przebija gdzieś tam słońce, ale to jak dla mnie za mało, dlatego ostatnio na moich powiekach możecie widzieć makijaż oka, taki, który kompletnie nie jest mój. I coś takiego się we mnie zadziało, że tu czerń, ciemniejsze włosy, a bardziej taki zdecydowany, z takim kolorem makijaż był zielony, z takim, taka ciemna zieleń, to od razu zauważyłyście w filmie. Później był z taki granatowo, no granatowo powiedzmy niebieskawy, ale bardziej granat, a dzisiaj jest fiolet i trochę różu. Tego nie zobaczycie tak dokładnie tutaj w aparacie. Poczekajcie, może ściemnię troszeczkę. No i tyle, ile mogłam, ale chyba nic się tutaj, no nie wiem, w każdym razie fiolet. I tego fioletu jest najwięcej tutaj, przy linii rzęs i na zewnętrznym, w zewnętrznym kąciku. No i trochę różowego i takiego przejściowego, jakby beżo-różu. No i w środku taki bardzo mocno połyskujący. To ten makijaż powstał dzięki palecie Anastasia Beverly Hills. Tutaj nazwę Wam, bo nie umiem tego przeczytać, pokażę. No i rzeczywiście ta paleta przeleżała no, kilka lat, kilka dobrych lat. Trzy lata, jakoś tak. Ja bardzo rzadko po nią sięgałam, bo to zupełnie nie moje kolory. Jedynie właśnie sięgałam po ten przecudowny, taki połyskujący na fioletowo-różowo odcień, taki bardzo metaliczny. No i kilka innych paletek też wygrzebałam, na przykład ostatnio malowałam się tą Lorac Pro Mega 2 i tutaj też jest dużo takich właśnie kolorów niebieskich, szarych, fioletowych, są też brązy, no ale też jakby nie sięgałam po nią zbyt często i Huda Beauty, to już w ogóle muszę do niej wrócić i też fiolety, jakieś takie burgundy, bardzo dużo połyskujących cieni. No, też ciekawa paleta, niekoniecznie moja, ale przy tej czerni, przy tych ciemniejszych włosach myślę, że mogłaby być dobra dla mnie, jakby dodać trochę koloru do tej czarnej, ciemnej, powiedzmy, podstawy. Więc jeśli macie ochotę na to, żebym wykonała makijaż z którąś z tych palet, właśnie taki bardziej kolorowy, ale nie taki papuzi, no nie pawie oko, to nie, bo ja jakby z takimi makijażami niekoniecznie. W ogóle jestem zdziwiona, że przyszła mi ochota do tego, tak jak do tej czerni, tak do tych bardziej kolorowych makijaży, kolorowych jak dla mnie,
bo one nie są aż tak mocno wyraźne kolorystycznie, choć po tych moich beżach, brązach, jak robię sobie taki makijaż, to w pracy wszyscy na to zwracają uwagę, więc jak na moje preferencje, jest to zupełnie inny makijaż. Dajcie mi znać, to zrobię, czy tymi paletkami, czy innymi. No ja mam tu całą szufladę otwartą i ciągle coś tam wygrzebuję, po latach używam, więc no, chętnie bym taki makijaż wykonała. No. Jeśli będzie taka prośba z Waszej strony, to dlaczego nie? No i teraz, ja już odpływam, odchodzę z marką Adria Sabioni, odchodzę, będę się rozkoszować, odpływam, śną dal. Do zobaczenia w kolejnym moim filmie, trzymajcie się, cześć.